O kurde. Zobaczcie, ile dokumentów. O, stary karnister. Witam was na kolejnej dosyć szybkiej eksploracji. Słuchajcie, przejeżdżając tą ulicą, natknąłem się na domek oraz stodołę przy niej. Tak szybko przyjrzyjmy się, co tutaj właściwie znajdziemy. Miejsce dla zwierząt. Mamy tutaj trochę okien, trochę drzwi. Ogólnie śmieci, nic ciekawego, chociaż są jakieś książki. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2007 roku, 2005 roku. Ciekawe, zobaczcie, szufladki na dokumenty. Ciekawe, zobaczmy, co znajdziemy z boku. Dobra, ta część jest zdecydowanie większa. Prawdopodobnie trzymano tutaj maszyny rolnicze, ale no, z tego co widzę, to także ktoś zadbał o wygodne miejsca. 72899 km w przebiegu. Ja myślicie, jakie auto? Być może jakiś dostawczak. Budynek jeszcze się trzyma. Dachu jest tylko kilka dziurek. Nie jest źle. Wygląda to ogólnie. O, spójrzcie. A propos części samochodowych, to jest Puna. Kolejne części od samochodów, opony itd. itp. Dobra, słuchajcie, nic więcej tutaj na to wodzie nie znajdziemy. Przejdźmy teraz do tego domku. Tak jak mówiłem, domek zobaczyłem z drogi i nic o nim kompletnie nie wiem. Zobaczcie, bagażnik dachowy, ale taki naprawdę długi. Okej. Nie wiem, co to było, a w środku okej, części mebli, na to wychodzi jakieś deski. Tutaj z kolei fajny przedsionek taki, lampa zbita. Słuchajcie, no jak widzę takie przedsionki, zawsze mi się przypomina, słuchajcie, Czarnobyl i te domki wokół w wioskach. O ja, o kurde. Oj, co to za zwierzę było? Słuchajcie, nie mam pojęcia, ale ono wygląda, jakby brakowało mu tylnej części. No dobra, suszarki, nóż do tapet, chyba tak, klatka dla zwierzęcia jakiegoś, stary plastikowy wieszak. No dobrze. Zobaczcie, jeszcze mamy płytki na podłodze. O, stary karnister na paliwo. To jest lodówka? Tak, mini lodówka, opakowanie po pionierze. Jakieś kolejne części samochodowe chyba. Deseczka do pływania dla dzieci. Tutaj zapewne był piec i kuchnia. Mamy suszarkę dla naczyń, do naczyń i budynek. O, jest piecyk drugi, gniazdka są, włączniki są, oświetlenia nie ma, taśma. Ogólnie, no powiedzmy, że jest pusto. Słoiki, to taka widok, powiedzmy, dosyć standardowy. Tutaj z kolei, ups, okej, jakaś maś. Zobaczcie, tu na żyrandol jeszcze jest. O, zejście na dół, to zaraz sprawdzimy. Tylko wiecie, co jest dziwne? To było przykryte taką kotarką. Sama ściana, zobaczcie. Nie wiem, czy to jest w celach ozdobnych, czy jakiś być może ocieplenia prowizorycznego, że jest taką matą zakryta. Podłoga, ok. Podłoga się, słuchajcie, chwieje pode mną. Natomiast tutaj jest wylany beton. I wiecie co, jak to wygląda? Magazyn części. Płyny różnego rodzaju. Unigrund, Elf, Sporty, SRI. Tutaj z kolei jeszcze jest Technic, Long Life, Peugeot. Słuchajcie, kolejne chemia do samochodów i nie tylko. Kolejny olej silnikowy, skrzynia po narzędziach, taka
taśma, przez siateczka do wykończeń. No słuchajcie, wygląda to po prostu jak taki warsztacik, tylko dziwi mnie, że ta podłoga, raz, że ona jest wyżej niż w pomieszczeniu obok, to jeszcze jest wylana betonem. Wiecie co, dopiero teraz zauważyłem, że na tej plandece jest jakby tarcza. To jest chyba część jakiegoś loga, być może firmy, która tutaj funkcjonowała kiedyś. Słuchajcie, narzędzia jakby budowlane, sprzęty, tak, tam mamy gładzie, płatpacki. A co znajdziemy w piwnicy? Znajdziemy opakowanie od magii, ale data ważności... Nie, nie będzie dane nam jej poznać. Piwniczka taka, słuchajcie, dosyć niewielka, bym powiedział. Zwróćcie uwagę tylko na... O, ile komarów. Na ten stary gwóźdź oraz na ten hak. Myślicie, to zawieszania jakiegoś mięsa, żeby na przykład się suszyło albo coś? Możliwe. A tutaj syp prawdopodobnie na węgiel kiedyś był. Zobaczcie. Marcysia do smarowania pieczywa. 30 maja 2008 rok. Zobaczcie na tą tablicę. Taka... Słuchajcie, to wygląda jak makieta, szczerze mówiąc. To wygląda jak most jakiś nad rzeką. Tak, to była kiedyś makieta, tylko... Co ona miałaby przedstawiać i jak duża była? Ponieważ to wygląda, jakby była łączona z kilku części. No, ciekawe, ale zostanie to zagadką. Słuchajcie, to jest metalowa szafka? Nie. Zdawało mi się. Tutaj górna część sufitu, który swoją drogą został wykończony taką warstwą ozdobną, już spadł. O, spójrzcie, opakowanie na dyskietki, ale dawno tego nie widziałem, słuchajcie. Na dyskietki 1,44 cala. Mamy starą klawiaturę Labteka. Szkoda, że nie ma złącza, pewnie było PS2 złącze. Tu jest biurko, do którego się ogólnie nie dostaniemy. Mamy materac, mamy kolejne meble, są chyba łóżka i zobaczcie, ile dokumentów. Faktura VAT z 2008 roku. Są podane dane, z tej odległości nie powinno nic widać, ale no powiem wam, tego trochę jest. 2006, 2008. Ktoś tutaj po prostu pozostawił ślad po swojej firmie, słuchajcie. Słuchajcie, rok 2006, tutaj 2007. Numer rachunku, imię, nazwisko, adres, no... Mówię, takie rzeczy nie powinny tutaj być. Jeszcze jedno pomieszczenie zostało. I kolejne dokumenty, słuchajcie, naprawdę ich nie brakuje. Dobra, część od kosiarki, też pod kaszarki. I zobaczcie, kolejna... Co to jest? Słuchajcie... Okej, to jakieś takie konstrukcje. Widać, że wykonane z lekkiego materiału, to jest aluminium, to jest tworzywo sztuczne. Słuchajcie, do czego to służy? Taki kształt jakby, nie wiem, łodzi, łódki. Nie wiem, jeśli macie pojęcie, do czego to służy, to napiszcie w komentarzu. Po prostu ja w tej chwili nie wiem. Coś ze sportem związanego na pewno. Co to jest? To nie jest, czyli marka Decathlona. Nie, dlaczego kojarzy mi ze sportami wodnymi to, ale jeżeli wiecie, do czego służyły te ramy, no to napiszcie w komentarzach. Jak widzicie, sufit już zaczyna niestety przeciekać. I ej, czy to są łopaty do wiatraka, czy mi się wydaje? Okej. Mistral.
Mistrza. Słuchajcie, to wygląda jak jakaś część śmigła. Słuchajcie, a myślicie? Co to mogło być? Kurczę, kolejna zagadka. Więc prosiłbym was o pomoc w komentarzach. A czy ta część to nie jest taki statecznik, czy jak to się nazywa, u dołu łodzi? A może od deski? Słuchajcie, inaczej. Czy to nie jest część deski surfingowej? Spójrzcie, to czy to nie jest żagiel przypadkiem? Słuchajcie, tak to wygląda. No, tam są, zobaczcie, te maszty, czy jak to się nazywa? Tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeśli oczywiście się mylę, ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś były deski surfingowe. A to, czy to nie są właśnie te, kurczę, stateczniki, jak to się nazywa? Nie uprawiam tego sportu, w ogóle się nim, szczerze mówiąc, nie interesuję, więc... No, po raz kolejny. Liczę na waszą pomoc. Słuchajcie, chcę ominąć te dokumenty, żeby już ich po prostu nie pokazywać. Tylko zerknę, czy jest może komputer. Nie, komputer został zabrane, zostały praktycznie same śmieci. To wiecie co? To została na praktycznie tylko góra. Ej. Impel Security? Tak, to było zabezpieczone przez firmę Impel. Myślę, że to już jest nieaktualna oferta. Nie ma... Okej, nie ma tutaj nic. Miałem powiedzieć, nie ma tralek, nie ma poręczy. Schody w całkiem niezłym stanie, ale z tego co widzę, podłoga była wzmocniona, zobaczcie, płytami OSB, czyli magazynowano tutaj coś cięższego i w trosce o stan budynku po prostu wzmocniono to. Mało tego, jak widzicie, także prowizorycznie to ocieplono, ten dach. Więc pytanie jest takie, co oni tutaj trzymali? Okien nie ma, zostały zabrane, przynajmniej tu podejrzewam, że było nowe okno. Nie ma nic. A stało nam jeszcze jedno pomieszczenie. Okej. O, dobra. Już myślałem, że zamknięte jest. I powiem wam tak, znowu stropian. Tutaj już podłoga nie jest za wzmocniona. Okej, ktoś sobie zrobił siedzenie z widokiem na tą miejscowość i właściwie zobaczcie, tylko mamy tutaj, kurde, dobra, się chwieje, tam się wytrzyma. Mamy skrzynkę elektryczną, która jest zabezpieczona, nie będę otwierać, ale kabel idzie i on idzie właściwie gdzie? Podejrzewam, że niżej. Tak, idzie niżej. Okej, zaraz się przyjrzymy temu. Mamy ten kabel, podejrzewam, że jeszcze jest cały w środku. I gdzie on idzie? Aha, tutaj. Do bezpieczników, natomiast tutaj zobaczcie, o kurde. Zdejmę te pajęczyny, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Fuj. Czy to jest włącznik? 25 amper, 500 V? Okej. Taki naprawdę stary. O kurde, nawet nie wiem, czy to jest sprawne, ale powiem wam, jest logo pod spodem, ale nie odczytam go. Naprawdę nie wiem, czy widziałem kiedyś taki włącznik. Na pewno jest bardzo oryginalny. Natomiast tutaj już taki bardziej tradycyjny. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że zwiedziliśmy wszystko. Domek jest niewielki, pomimo tego zawiera sporo dokumentów z danymi osobowymi i zastanawiam się jeszcze kwestia tego sprzętu. Ja jestem
prawie pewien, że to od desek windsurfingowych. No ale jeśli oczywiście się mylę, piszcie to w komentarzach. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnej wyprawie. Cześć.